Witam Państwa bardzo serdecznie na sesji towarzyszącej World Urban Forum. Dziedzictwo ma wartość dla miasta. W ramach forum dyskutujemy o najnowszych problemach, współczesnych wyzwaniach, z jakimi zmagają się miasta. Kwestia katastrofy klimatycznej, odporności, wyzwania ekonomiczne, demograficzne. O tym wszystkim dyskutują paneliści i panelistki tego wielkiego międzynarodowego wydarzenia. My chcielibyśmy Państwa zaprosić na dyskusję poświęconą dziedzictwu kulturowemu i temu, jak dziedzictwo, jak zabytki mogą wpływać na budowanie przez miasta strategii, budowanie przez miasta narzędzi do odpowiadania na współczesne wyzwania. Ja nazywam się Michał Wiśniewski, na co dzień reprezentuję Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i będę miał przyjemność prowadzić tą naszą dzisiejszą dyskusję. Chciałem serdecznie przywitać naszych panelistów. Po pierwsze chciałem przywitać panią profesor Monikę Bogdanowską. Ja tylko może dodam, że pani profesor jest konserwatorką dzieł sztuki, doktorem habilitowanym sztuk plastycznych, nauczycielem akademickim związanym z krakowską ASP, z Politechniką Krakowską. Pani profesor od 2019 roku pełniła funkcję wojewódzkiego małopolskiego konserwatora zabytków, a obecnie jest zastępcą dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Witam serdecznie. Chciałem też przywitać pana profesora Piotra Gerbera. Pan profesor przyjechał do nas z Wrocławia, reprezentuje Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących takich problemów jak historia architektury przemysłowej, historia szpitali, no i wreszcie ochrona dziedzictwa przemysłowego. Pan profesor specjalizuje się właśnie w ochronie i zachowaniu dziedzictwa przemysłowego. Jest założycielem Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska, gdzie realizuje projekty dotyczące ratowania, adaptacji dla celów muzealnych ważnych dla historii tego regionu obiektów przemysłowych. Tutaj można by wymienić Muzeum Kolejnictwa w Jaworznie Śląskiej, Muzeum Hutnictwa Cynku, Walcownia w Katowicach i jeszcze wiele, wiele innych. Także serdecznie witam. Chciałem przywitać panią profesor Monikę Murzyn-Kupisz. Pani profesor jest ekonomistką związaną na co dzień z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJOT-u. Pani profesor koncentruje swoje badania wokół takich problemów jak polityka kulturalna, ekonomia kultury, społeczne i ekonomiczne problemy ochrony, interpretacje zarządzania dziedzictwem kulturowym. Jest autorką licznych publikacji, między innymi pod dwoma względami przełomowej dwujęzycznej monografii Kazimierz Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji. Pani profesor, witamy. Chciałem też przywitać Michała Krasuskiego, stołecznego konserwatora zabytków. Michał Krasuski jest historykiem sztuki, związany jest z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami, jest prezesem tej organizacji, znany jako warszawianista, popularyzator, osoba organizująca liczne społeczne akcje poświęcone ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Warszawy, między innymi inicjator programu Festiwal Otwarte Mieszkania. Michał Krasuski jest także autorem licznych publikacji poświęconych ochronie zabytków i dziedzictwu kulturowemu Warszawy, Warszawskie Dziedzictwo Postindustrialne,
Żol, ilustrowany atlas architektury Żoliborza. To tylko kilka z nich. Witamy serdecznie. Chciałbym przywitać również panią dr Joannę Sentre-Szeligę. Ponownie ekonomistkę witam w naszym gronie. Adiunktka w Katedrze Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, związana przez wiele lat z Międzynarodowym Centrum Kultury, konsultantka w Ośrodku Statystyki i Kultury Urzędu Statystycznego w Krakowie, autorka licznych prac, artykułów poświęconych polityce kulturalnej Unii Europejskiej, Europejskim Sojuszem Kultury, roli kultury w rozwoju lokalnym oraz dialogu międzykulturowym. Współautorka takich projektów jak Cultural Heritage Council for Europe, ostatnio Illucidare oraz Homey. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym zaprosić na rozmowę, którą chciałbym poświęcić kilku zagadnieniom, które dzisiaj w jakiś sposób opowiadają nam o tym, jak zmieniają się miasta i w jakim kierunku podąża współczesny rozwój miast. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad kwestią zrównoważonego rozwoju, kwestią rezyliencji, kwestią roli społecznej w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, wreszcie nad kwestią tożsamości. Na początek chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad kwestią zrównoważonego rozwoju. Moje pytanie brzmi, jaką rolę dziedzictwo kulturowe odgrywa dla rozwoju miast? Szczególnie jeżeli na ten rozwój spojrzymy poprzez pryzmat zrównoważonego rozwoju. Czy w Polsce dziedzictwo wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju? I tutaj jako do pierwszej chciałem się zwrócić do pani profesor Moniki Murzyn-Kupisz. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie na ten panel. Proszę Państwa, zanim skupię się na dziedzictwie kulturowym, warto powiedzieć, że z jednej strony jest to temat coraz bardziej popularny i coraz bardziej dyskutowany, czy i w jaki sposób dziedzictwo kulturowe może wnosić wkład w rozwój zrównoważony. Z drugiej strony to wcale nie jest kwestia nowa, bo przypomnę tylko o komisji Javiera Pereza de Cuellara i obradach z początku lat 90., gdzie uznano już kulturę za bardzo ważny taką podstawę zrównoważonego rozwoju, oprócz tych kwestii ekologicznych, społecznych czy ekonomicznych. Potem książka Hawkesa, The Fourth Pillar of Development, znowu kultura jakby w centrum polityki zrównoważonego rozwoju. W ostatnich czasach konferencja z Hangzhou i znowu jakby wzmocnienie tej narracji związanej z tym, że kultura ma wielki potencjał wnoszenia wkładu w zrównoważony rozwój. I teraz na tym tle możemy się zastanowić, czy i w jaki sposób dziedzictwo kulturowe może być włączane w ten proces rozwoju, który będzie bardziej zrównoważony, może tak bym powiedziała, biorąc pod uwagę i wymiar ekonomiczny, i społeczny, i kulturowy. I tutaj jest bardzo wiele, myślę, kwestii, o których można dyskutować, więc tylko jakby je zarysuję. Ale z jednej strony, jeżeli mówimy o dziedzictwie materialnym i budynkach, to możemy się zastanawiać nad tym, jak odnowa i adaptacja historycznych obiektów zabytkowych, czy też rewitalizacja całych zespołów zabudowy i historycznych dzielnic, po pierwsze jest ponownym wykorzystaniem terenów już zagospodarowanych, już zainwestowanych, więc nie marnujemy kolejnych terenów, unikamy rozlewania się miast, budujemy, wzmacniamy to tradycyjne miasto zwarte, prawda, a ono jest z definicji bardziej zrównoważone. Po drugie, sama odnowa obiektów zabytkowych może być widziana jako unikanie marnowania energii, produkcji nowych materiałów budowlanych, czyli kwestia pojedynczych obiektów zabytkowych. Po trzecie, proszę Państwa, my rzadko o tym mówimy, ale to się gdzieś zaczęło pojawiać również w kontekście polskim, że z jednej strony możemy być zachwyceni nową architekturą,
nawet jeżeli ona w jakiś tam sposób wpisuje się w kontekst lokalny, ale nie wiem, epatuje kurtynową szklaną ścianą, to ona nigdy nie będzie w pełni zrównoważona, chociażby dlatego, że wraz ze zmianami klimatycznymi w tych budynkach po prostu będzie bardzo gorąco. I być może warto wrócić do różnych starych sposobów i budowania, i rozwiązywania pewnych kwestii, gdzie te historyczne kamienice, one funkcjonowały bez klimatyzacji, bez kilku innych udogodnień i może wartałoby, żeby na to zwrócić uwagę, a przede wszystkim uwrażliwić ich właścicieli, użytkowników, zarządzających nimi, że one mają duży potencjał takiego zrównoważonego funkcjonowania. Więc to jest jeden aspekt, jakby dziedzictwo materialne. Drugi aspekt to może być rola i funkcje instytucji dziedzictwa jako takich. Przez instytucje dziedzictwa rozumiem przede wszystkim muzea, ale także inne instytucje, które przechowują ruchome i nieruchome i inne obiekty czy artefakty, czy materiały, bo to mogą być też biblioteki. I tutaj możemy też patrzeć na to, czy i w jakim stopniu one mogą też promować bardziej zrównoważone podejście, tak, do funkcjonowania miast. I to są bardzo różne wymiary. Też nie będę tego szerzej rozwijać. W zeszłym roku miałam przyjemność współredagować taki podwójny numer specjalny czasopisma Zarządzanie w kulturze, gdzie pokazywaliśmy właśnie, jak bardzo różne wymiary zrównoważonego rozwoju mogą być związane z funkcjonowaniem produkcji filmowej, teatrów, muzeów, innych placówek kultury. Ale to może by ten temat tylko zasygnalizować. Po pierwsze, na przykład obiekt muzealny, przepraszam, instytucja muzealna i jej ogólne funkcjonowanie w sposób zrównoważony, nie marnowanie energii, ponowne wykorzystanie na przykład, nie wiem, pewnych materiałów, prawda? Ale z drugiej strony promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez treści edukacyjne, treści wystaw, sposób organizacji na przykład wystaw. Ale również szerzej, bo współcześnie bardzo dużo też się mówi o tych na przykład poszerzonych funkcjach muzeów, nie tylko jako instytucji, które mają kolekcjonować, konserwować, badać i udostępniać artefakty czy jakieś obiekty, czy jakąś narrację historyczną, ale również jako instytucja, które merytorycznie są doskonale przygotowane siłą ich pracowników przede wszystkim do tego, żeby na przykład właśnie włączać się chociażby w dyskusję na przykład nad bardziej zrównoważonym zagospodarowaniem przestrzennym otoczenia tych obiektów. Ale z drugiej strony to jest na przykład kwestia, czy i jak takie instytucje zachęcają ich użytkowników, by zachowywali się w bardziej zrównoważony sposób. Na przykład przybywali do nich zrównoważonym transportem, a nie, nie wiem, prywatnym na przykład samochodem. To może być kwestia również wykraczania poza takie główny jakiś nurt danej instytucji. Może kilka przykładów, bo mieliśmy o dobrych przykładach też tutaj na tym panelu mówić. Więc na przykład Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, oczywiście kojarzymy, że jest to zespół pałacowo-parkowy, ale ja bym tutaj nacisk na parkowy położyła i bardzo wyraźnie w działalności tej instytucji w ostatnich latach widać, że ona nie tylko chce edukować o Janie III Sobieskim i baroku na przykład, ale również o wyjątkowych wartościach przyrodniczych terenów, którymi zarządza, a poprzez to też na przykład uwrażliwiać warszawiaków na ilość gatunków ptaków, jakie w tym mieście możemy znaleźć, prawda? Czyli ta edukacja ekologiczna nie tylko muzeów przyrodniczych na przykład. Inna egzemplifikacja tego, o czym mówię, współpraca na przykład Muzeum Tatrzańskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie instytucje ochrony przyrody czy skupiające się na przyrodzie i skupiające się na dziedzictwie kulturowym mogą tworzyć razem taką wartość dodaną w zakresie właśnie uwrażliwiania i edukacji ekologicznej. Może wykraczam trochę poza tereny miejskie, ale mieszczuchy też czasem poza tereny miejskie wyjeżdżają. Proszę Państwa, w ostatnich latach myślę też taka duża zmiana pozytywna nastąpiła, jeżeli chodzi o polskie muzea na otwartym powietrzu czy skanseny. I też możemy patrzeć na muzea na otwartym powietrzu jako fantastyczne miejsca edukacji ekologicznej, tak, pokazujące, że nasi przodkowie mieli świetne pomysły na ekologiczny styl życia, być może wymuszony biedą, ale nie tylko, myślę, do pewnych możemy wrócić. I to w różnych wymiarach, bo to może być kwestia na przykład też, nie wiem, technik wytwarzania, tak,
które są bardziej ekologiczne, bardziej oparte o, nie wiem, lokalne materiały, jeżeli mielibyśmy ślad węglowy na przykład zmniejszać. Więc jak Państwo widzą, to jest naprawdę bardzo wiele różnych potencjalnych kwestii, o których możemy mówić. Ja nie dotknęłam w ogóle tego wymiaru społecznego jeszcze, ale rozumiem, że będziemy jeszcze do tego w naszej dyskusji wracać. Bardzo dziękuję. Czy w Polsce dziedzictwo wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju? Z tym pytaniem chciałem też się zwrócić do pani profesor Moniki Bogdanowskiej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, podobno w życiu nie ma przypadków, nie ma zbiegów okoliczności, są tylko znaki. Ja patrzę tutaj cały czas, Państwo tego nie widzicie, jest kopalnia w Wałbrzychu, zdjęcie z 1986 roku, miasto symbol, o którym za chwileczkę powiem, ale chciałam troszeczkę wrócić jeszcze jakby wybiec wcześniej i powitać Państwa bardzo serdecznie też w imieniu pani dyrektor Katarzyny Zalasińskiej, dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który mam zaszczyt reprezentować. I wspomnieć o tym, że pani dyrektor jakąś niebywałą intuicją zleciła na początku tego roku przygotowanie takiego raportu na temat kosztów zaniechania prac związanych z renowacją i rewitalizacją obszarów zabytkowych. Mamy bardzo wstępne wyniki tego raportu i muszę powiedzieć, że są one zaskakujące i inspirujące. To znaczy okazuje się, że te koszty społeczne, koszty ekonomiczne, koszty finansowe, czysto finansowe są naprawdę bardzo poważne, mogą być bardzo poważne. I krótko podsumowując, oczywiście opłaca się dziedzictwo rewitalizować i wykorzystywać. A teraz właśnie o tych znakach. Mianowicie zaledwie tydzień temu byliśmy na objeździe związanych z naszymi obowiązkami Narodowego Instytutu Dziedzictwa, między innymi w Wałbrzychu. Nie wiem, jakie Państwo mają pierwsze skojarzenie, myśląc o Wałbrzychu, ale moje pierwsze skojarzenie, bardzo takie mocne i dojmujące, to są Bieda Szyby. Czyli jedno z miast, które bardzo boleśnie doświadczyła transformacja w sposób, bym powiedziała, taki najbardziej, można powiedzieć, nawet upokarzający, też to określenie Bieda Szyby. Pojechaliśmy do Wałbrzycha, ale tak naprawdę pojechaliśmy w dwa konkretne miejsca, a mianowicie do Zamku Książ i właśnie do tej kopalni. Te dwa miejsca żeśmy zwiedzali. I cóż się okazuje? Otóż miejscowość, która była właściwie całkowicie związana z kopalnią, gdzie wszyscy pracowali w kopalni, gdzie jakby rytm życia tej kopalni wyznaczał funkcjonowanie życia mieszkańców, w którymś momencie straciła to takie źródło właściwie swojego istnienia, sens istnienia, który został z dnia na dzień prawie że zablokowany. Zamek Książ przechodził bardzo różne koleje w międzyczasie, ostatecznie został przejęty przez miejską spółkę i jak Państwo pewnie znają, oglądając znaną stację telewizyjną, bardzo często pojawiają się migawki przy zapowiedzi pogody, piękny widok właśnie na Zamek Książ. Aktualnie jedna z największych atrakcji turystycznych w regionie. Mało tego. Ta atrakcja jest tak wielka, że jak nam wyznały osoby, które opiekują się tym zamkiem i które nas oprowadzały, Zamek Książ jest w tym momencie już właściwie na krawędzi swoich możliwości obsługi ruchu turystycznego. Czyli jest to coś więcej niż sukces. To jest po prostu sukces do kwadratu. Dla małej miejscowości, w której nie było nic. Oczywiście to Państwo wszystko wiedzą, że takie miejsce to jest zysk dla lokalnej społeczności. Brytyjskie badania pokazują, że każdy funt zainwestowany w dziedzictwo przynosi 8 funtów dla lokalnej społeczności w różnych obszarach. Zresztą podobne badania też w ramach tego raportu robionego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa nam wychodzą. Czyli to nie jest tylko jest zostawiony bilet, ale też jest cała obsługa, powiedzmy, związana z turystyką. I drugie miejsce, czyli właśnie ta kopalnia, która została zamknięta, zostały podjęte prace remontowo-rewitalizacyjne i kopalnia, no można powiedzieć, bardziej taki zabytek techniczny, tu mamy specjalistę od zabytków techniki,
zabytki techniki nie są dla każdego, bo ludzie nie zawsze rozumieją, o co w tym chodzi, prawda? Jakieś ciężkie maszyny, jakieś korytarze górnicze i tak dalej. Również okazuje się nieprawdopodobnie interesującym miejscem. Jest bardzo dużo zwiedzających. W jednej z hal odbywają się wspaniałe koncerty, ale co jest bardzo ciekawe, to muzeum właściwie spina najstarsze dzieje kopalni, tej takich lisich odkrywek, lisich jam, którymi wydobywano ten węgiel, do czasów współczesnych, do czasów Solidarności, a nawet ciekawe pokazywano na miejscach, gdzie odbywały się masowe szczepienia na COVID. Więc jeżeli by wziąć tylko ten jeden przykład, bo miały być pozytywne, tak? Może być jakiś negatywny? Dla równowagi. Jako konserwator wojewódzki widziałam bardzo wiele negatywnych przykładów i muszę powiedzieć, że były to dla mnie bardzo poruszające spotkania. Chrzanów na przykład. Państwo znają na pewno też taką miejscowość jak Chełmek, gdzie produkowano obuwie, to zakłady założone przez Batę, gdzie ludzie do tej pory pamiętają ostatni sygnał z fabryki, bo oni po prostu przez całe życie ten sygnał z fabryki na fajrant jakby wyznaczał rytm ich życia. I ten ostatni sygnał zabrzmiał bodaj 10 lat temu i wszyscy zostali tak jak są. Nie ma przed nimi żadnej koncepcji, ani w ogóle żadnej myśli, co dalej robić. Jest dla nas oczywiste, że to dziedzictwo, które mają, te wspaniałe zakłady produkcyjne, osiedla robotnicze, to wszystko ma ogromny potencjał, tylko oczywiście trzeba spróbować to wykorzystać. No więc pozostaje się mieć życzenie, prawda, żeby to było podobnie jak w Wałbrzychu. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj rano w ramach World Urban Forum mieliśmy dyskusję poświęconą resilience. To określenie w języku polskim tłumaczymy jako rezyliencja. Uczymy się tego pojęcia. Uodpornienie, umiejętność reagowania na wyzwania. Właśnie do kwestii rezyliencji chciałem się teraz odnieść, bo stoimy obecnie przed takimi krytycznymi wyzwaniami, które dotyczą katastrofy klimatycznej, ale też bardzo wielu kryzysów, jakie dotykają naszą rzeczywistość. Tutaj no, wystarczy przypomnieć o toczącej się wojnie na Ukrainie. Ale nie tylko wojna, wielkie migracje, zmiany społeczne. To wszystko już się dzieje. Czy w procesie budowania rezyliencji w miastach dziedzictwo kulturowe powinno być brane pod uwagę? No i wreszcie, jaka może być jego rola? I tutaj chciałbym jako pierwszego poprosić o odpowiedź pana profesora Piotra Gerbera. Działa. Dzień dobry Państwu. Ja przygotowałem tak, żeby ta wypowiedź była też odbiorem takim estetycznym trochę slajdów, jeżeli Pana mógłbym poprosić o ich włączenie. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie mówiąc o dziedzictwie przemysłowym. Pani profesor już wspomniała o slajdach, które my widzimy, a Państwo jeszcze nie widzicie. I jeżeli mówimy o tej odporności, to mamy dużą odporność na to dziedzictwo. Już są. Dziękuję. Proszę zobaczyć tak, że temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, o problemach miejskich, tak naprawdę bez przemysłu by nie było tematu. No bo tak naprawdę przemysł budował miasta. Te miasta, które mieliśmy, no Wrocław jest takim wspaniałym przykładem. Jeszcze w 1840 roku było 50 parę tysięcy mieszkańców, pod koniec XIX wieku było 360, w tej chwili 670. A gdyby nie przemysł, nie byłoby tego rozwoju. Więc tak naprawdę to jest temat, który powinien być tematem numer jeden. No mamy czynnik, który zbudował miasta, a o nich w ogóle nic nie mówimy. Najczęściej to jest tak, jak pani profesor wspomniała, to jest temat, który umiera w sercu, umiera w ludziach i jak ci ludzie odchodzą, to ten temat odchodzi, a później to zrobimy z tego. Może jakieś centrum kultury, a może na coś to przerobimy, a może się pozbędźmy, bo inwestorzy mają lepsze pomysły, co można w tym miejscu zrobić. To jest dla mnie niesamowite i niezrozumiałe, że coś, co zbudowało z jednej strony nasze życie, które nauka, technika, przemysł na końcu, prawda? Przemysł jest wynikiem osiągnięć nauki i techniki. To, że możemy dzisiaj, że używam ten mikrofon, że są światła, że w ogóle możemy tu być, dzięki temu jest to możliwe, dzięki rozwojowi nauki, w końcu techniki i przemysłu.
A to, że Katowice mogą nas tu gościć, no to nie byłoby to możliwe, gdyby nie rozwój przemysłu. A tak naprawdę, jeżeli mówimy o dziedzictwie kulturowym, to ten przemysł, to dziedzictwo rozwoju tego technicznego z reguły jest gdzieś tam zupełnie na końcu. A jeżeli już jest, to jest taką masą, z której możemy coś nowego ulepić. Ten przykład, o którym była mowa w Wałbrzychu, też jest trochę dla mnie takim przykładem, że mamy starą kopalnię, z której zrobiliśmy coś nowego. I oczywiście to jest wspaniałe, że w miejscu, gdzie kiedyś jeździły wózeczki i wyładowywano węgiel, dzisiaj możemy rozmawiać czy szczepić i tak dalej. Ale co najważniejsze jest i co niestety nam ucieka, to jest to, i co potrzebujemy my jako mieszkańcy, to my musimy rozumieć, co to było, czemu to służyło. Jeżeli widzicie Państwo ten slajd, sam go zrobiłem już trochę temu, to jakby można było poprosić o następny, bo to taki tylko symbol. Panie profesorze, tutaj obok Pana jest... Ja mogę sam coś zmieniać, super, tak. Bardzo dziękuję. Tak, tylko coś poszło nie tak. Właśnie, chwilę później było tak, to jest ten okres transformacji. I straciliśmy to, bardzo szybko straciliśmy to, bo parę lat tak naprawdę braku takiej, braku możliwości dobrej ochrony. To jest Wałbrzych, tak a propos, ten, o którym była mowa. No wtedy straciliśmy część, a byłem w tym mocno zaangażowany, więc było kto pierwszy, czy zbieracze złomu, czy wpis do rejestru zabytków, bo to jest jedna z form, która jako tak ochroni nam zabytki, także dziedzictwo przemysłowe. I straciliśmy to w każdym mieście. Pani profesor mówiła o fabryce Baty, ale przecież każdy skąd jest, to może podać wiele przykładów, co straciliśmy. Oczywiście nie wszystko musimy ochronić, ale jeżeli wyrośliśmy tu i tak naprawdę mieszkamy w mieście, które powstało dzięki przemysłowi, czy górniczemu, czy hutniczemu, czy przerobie cynku, to musimy o tym wiedzieć. No nie możemy być w miejscu, o którym nie wiemy, skąd jesteśmy. Nie znamy swoich korzeni, to niemożliwe. Tak jakbyśmy nie znali swoich rodziców, dziadków i tak dalej. No to znaczy, że jesteśmy znikąd, a my nie chcemy być znikąd. Jesteśmy Polakami, jesteśmy Ślązakami i tak dalej. Ja jestem z Biskupina we Wrocławiu i jestem z tego dumny. I teraz jak to zrobić, żebyśmy to wiedzieli? No przecież musimy poznać to, co spowodowało, że to nasze miejsce jest inne od innych. A w wielu wypadkach to właśnie był ten przemysł. I oczywiście możemy go przerabiać na wszystkie strony, ale najważniejsze, musimy zostawić ślad, czym to kiedyś było, jak to wpływało na ludzi. To taki przykład z Katowic, to jest 10 kilometrów tylko stąd, walcownia. Udało nam się w 2013 roku, w ostatnim momencie, tam takie zdjęcie jest po lewej stronie, u Państwa po prawej, ochronić. Zobaczcie, to już było bliskie końca. Dzisiaj ten obiekt jest, może pójdę dalej, przeżył. Ale to, co my tam pokazujemy, to nie pokazujemy, że u nas się tam, nie wiem, zaszczepić, no bo to miejsce nie nadaje się do tego, ale mówimy o tym, co tam było, że tam pracowało kilkaset osób, w jakich warunkach, co było wynikiem ich pracy, ale także jak życie ich wyglądało, kim oni byli, jak prowadzili, jak rozwiązywali swój wolny czas, czy spędzali wolny czas. Zobaczcie, tu po lewej, po prawej, przed, po. Chcemy być strasznie autentyczni, bo to jest przekaz dziedzictwa, szczególnie tego przemysłowego. Musimy powiedzieć, skąd jesteśmy, a to właśnie mówi o tym, nie przerobiony zabytek. Oczywiście możemy go różnie wykorzystywać. Tutaj po prawej to jest COP24, już nie tak dawno, ale trochę temu, który się w tym miejscu także odbywał, czy ten slajd. Jeszcze jeden przykład, jeżeli pan pozwoli. Jaworzyna Śląska, to jest na Dolnym Śląsku, duży węzeł kolejowy, w którym po raz pierwszy lokomotywa przejechała w 1843 roku na terenach Polski, a jedna, to była bardzo wczesna data, jeżeli chodzi o w ogóle rozwój kolejnictwa, też udało się zachować ten obiekt, ale co jest najcenniejszego, że ta lokomotywownia jest dalej lokomotywownią. Stamtąd w tą sobotę odjechało 500 turystów z zabytkowym parowozem do Czech i wróciło z powrotem. I oni wiedzieli, na czym polegała ta praca ich dziadków, często rodziców. Dzieci się uczyły, co to jest jazda koleją i dlaczego lokomotywa dymi. To można powiedzieć, to jest nic, trochę zabawa, ale to nie jest nic. To jest przecież to, że jesteśmy tacy, że się nazywamy Polakami na przykład. A zobaczcie tam na dole. To jest też takie pewne podziękowanie za to. I mamy oczywiście te wartości materialne i niematerialne. W naszym wypadku to jest ta wiedza ludzi, którzy pracowali przy zabytkach, przy tych zakładach przemysłowych, które dla nas stały się zabytkami. I na przykład Jaworzynę Śląską no, prowadzą byli kolejarze. Oni są dla nas kopalnią wiedzy, jak to było.
Albo taki parowóz służy temu, żeby bronić, to jest Szczegom, w Szczegomiu rozbiórkę linii kolejowej. Bo kolej miała taki świetny pomysł, żeby, że to taka mało ruchliwa linia, to ją rozbierzmy. Jeździliśmy tak w tą i z powrotem po tym wiadukcie, no jest. Czy we Wrocławiu, mówienie o tym, że jeszcze mamy parę rzeczy kolejowych, ochrońmy je. Ale mówiłem o starszych osobach, mówmy o dzieciach. Zobaczcie Państwo, to jest kolejka w naszym muzeum w Jaworznie Śląskich, dzieci, które uczestniczą w zabawie, która się nazywa Miasto Dzieci, Przemysłowe Miasto Dzieci, i tam dzieci uczą się tego, co to znaczy miasto. Co to jest burmistrz, co to jest rada, jak się ich wybiera, pieniądze, 10 lokomotyw to, 10 wagonów to lokomotywa, pracują, zarabiają. I oni świetnie się bawią. Żadne drogie wakacje, to są wakacje dla tych dzieci stamtąd, które w ogóle nie wyjeżdżają na wakacje. Czy tu kolejne jakieś zdjęcie, 10 lat projektu. No i w końcu kapitalna rzecz dla tych byłych kolejarzy, którzy pomagają nam restaurować te rzeczy. Nie restaurujemy restauratorami, oczywiście robimy to pod nadzorem konserwatorów, ale restaurujemy to tymi ludźmi, którzy to tworzyli, którzy znają technologię. I oczywiście sztuka, która świetnie wypada na tle tych zabytków techniki. Tu parę przykładów. Udało nam się namawiać do takich przebieranych nawet władze miasta, samorządu, którzy się poczuli, że też chcą się trochę przenieść w historię, też chcą poznać ją. Dzieci to w ogóle wspaniały adres i one się znakomicie czują w tym dziedzictwie przemysłowym. I tak przygotowałem tutaj 8 obiektów, którymi się zajmujemy, które udało nam się uratować. To jest jeszcze przemysł związany rolno-spożywczy, który dla Dolnego Śląska jest bardzo ważny, bo proszę Państwa, bez cukru dzisiaj nie da się żyć, chociaż chcielibyśmy nie, ale cukier powstał na Dolnym Śląsku. Cukier z buraka cukrowego to 1807 rok. Aszard, inżynier pruski, który wynalazł tą technologię. To, co robimy, to uczymy tego, co to znaczy mucić, jak kosić, jak orka wyglądała. O przemyśle rolno-spożywczym wielki młyn, którego nie wypatroszyliśmy z urządzeń i nie zrobiliśmy tam miejsca do atrakcji typu wesele czy coś podobnego, tylko te maszyny tam są i czasami je włączamy. Pokazujemy, na czym polega z ziarna zrobić chleb. Pomagają nam dzieci, które z tego przemielonego ziarna, czyli mąki, później budują miasto z pierników. No i tak dalej. Proszę Państwa, to jest taki symbol z niedawna. Pewnie pamiętacie most w Pilichowicach. To jest chyba już 2 lata temu, środek pandemii. Amerykańska ekipa bardzo pragnęła zburzyć ten most, bo świetnie by wyglądał, jakby tak spadł do wody. To mówi o tym, jak my mało jesteśmy wrażliwi. Pan profesor powiedział o wrażliwości. No tu właśnie brakuje tego. Jesteśmy odporni na to dziedzictwo. Jeżeli dla Amerykanów to było znakomite, żeby to zburzyć, świetnie się nadawało do tego. Oni nie rozumieli tego, że to jest wielka wartość, ten most. Most jest fragmentem wielkiej inwestycji z początku XX wieku. To srebrne, co widzicie pod tym przęsłem mostowym, to jest gotowy już takie przejście, gdzie podkładano ładunki wybuchowe, żeby ten most świetnie wyleciał do góry. Udało nam się w ostatniej chwili, dzięki też wsparciu ministerstwa, zapobiec tej akcji. Tak wyglądał jeszcze ten most w 12 roku, kiedy po nim parowozy jeździły. Ale pomogli nam ludzie, mieszkańcy po prostu stamtąd, którzy przyszli, pilnowali, byli tam. A dziedzictwo różnym rzeczom, bo już kończę, służy. To jest taki wrocławski pociąg do nieba i tym chciałbym skończyć. To, co Państwo widzicie tam u góry, to jest początek tego dzieła, po lewej artystyczna wizja znanego malarza wrocławskiego i w końcu co z tego wynikło. A dla wielu to można różnie rozumieć ten pociąg do nieba. Dla mnie to bardzo ciekawy sposób pamiętnienia fabryki, która w tym miejscu była i produkowała jeden z najlepszych parowozów wówczas w Europie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I chciałem się zwrócić do Michała Krasuskiego z tym samym pytaniem. Czy w procesie budowania rezyliencji w miastach dziedzictwo kulturowe powinno być brane pod uwagę? Jaka może być jego rola? Dziękuję bardzo. Ja przez moment będę chciał się, nawiązując do tego pytania, odnieść też do wypowiedzi i pana, i też pani profesor. No, mam podobne wrażenie, jeżeli chodzi o funkcję dziedzictwa, która oczywiście oprócz tego, że ma funkcję edukacyjną, przede wszystkim ma tożsamościową i tutaj ta budowa tożsamości jest
jest tym, wokół czego koncentrujemy swoje działania, także w kontekście interpretacji dziedzictwa, nadawania mu może pewnej formy, czy też dodawania pewnych warstw narracyjnych. To jest jeszcze jedna bardzo ważna warstwa, warstwa użytkowa, przy czym oczywiście nie musi być tożsama z tą funkcją pierwotną. I dlatego jestem głęboko przekonany, że wiek XXI, który oczywiście zaczęliśmy trochę słabo, może go lepiej będziemy kończyć, będzie wiekiem, który będzie należał do konserwatorów szeroko pojętych. Także architektów konserwatorów, do dobrych gospodarzy. To będzie wiek, w którym będziemy musieli się nauczyć długo używać rzeczy, bo tutaj wracamy do komercjalizacji i architektury, i materiałów, i w ogóle budowania całego przemysłu, tworzenia nowych rzeczy. Wydaje mi się, że to jest, wszyscy to wiemy, to jest ścieżka ku przepaści, a taka dobra gospodarska dbałość o dziedzictwo, czy dbałość o rzeczy, których długo używamy, zaczynając od ubrań, kończywszy na architekturze, infrastrukturze, oczywiście w granicach rozsądku, jest pewnym rozwiązaniem z jednej strony na nierozlewanie się miast, na miasta zwarte, ale także na tożsamość i także na odpowiedzi związane z kryzysem klimatycznym w jakimś stopniu. No dobrze, ale teraz wracając do pytania o rangę dziedzictwa w kontekście rezyliencji i pewnego podejścia. No niestety ja tutaj mam doświadczenia takie bardzo przykre, no i to może będzie zimny prysznic, bo oczywiście wydawałoby się, że odpowiedź brzmi tak. Tak, chronimy dziedzictwo, trzeba zapewnić odpowiednią rangę w budowaniu i programów ochrony, i jakby w budowaniu całej strategii zarządzania przestrzenią miejską, przygotowywania miast na wypadek kryzysów różnych, klimatycznych, wojennych, migracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w praktyce okazuje się, teraz przejdę do podwórka naszego, ale także tego, co się dzieje za wschodnią granicą, że jak przychodzi kryzys, to te oczekiwania, czy jakby te odpowiedzi względem dziedzictwa pozostają na poziomie deklaratywnym. Znaczy wszyscy a priori uznajemy, że tak, chronimy, że jest ważne, że trzeba zabezpieczać, natomiast później na koniec dnia okazuje się, że nie ma ludzi, nie ma komu, że w gruncie rzeczy to jest gdzieś no, pewna potrzeba drugorzędna, mówię o takim ujęciu administracyjnym też, to z pewnego punktu widzenia praktyka. I w kontekście innych potrzeb, no, gdzieś jest zdecydowanie postrzegana jako drugorzędna. No to nam pokazuje w tej chwili to, co się dzieje w sytuacjach miast ukraińskich, bo ja próbuję sobie też zadać pytanie, co by się działo u nas. I tylko tyle mogę Państwu powiedzieć, że od momentu wybuchu wojny w Ukrainie to polscy konserwatorzy miejscy zaczęli gwałtownie przekształcać istniejące plany ochrony na wypadek konfliktów zbrojnych, które oczywiście każde duże miasto i mniejsze też taki plan ma. Te plany teoretycznie są kompatybilne z jakimiś strategiami na poziomie wojewódzkim. Są też zbieżne z planami muzeów czy instytucji kultury, które też muszą być akceptowane przez wojewódzkich konserwatorów, przez starostów. Natomiast jak się potem bierze te dokumenty i porównuje się do tego, co się może wydarzyć potencjalnie, bo się dzieje za wschodnią granicą, no to potem patrzę, kurczę, no gdzie my jesteśmy? To znaczy my mamy totalnie nieprzygotowane miasta na w kontekście rezyliencji właśnie na takie wydarzenia. Znaczy, jeżeli ja mam dokument, który ma 80 stron czy 100 i gdzieś tam na stronie 50 którejś dochodzę do punktów, które czytam, co powinienem w danym momencie zrobić, potem co sobie jeszcze muszę przetłumaczyć z polskiego na nasze, z urzędniczego na nasze, to okazuje się, że w gruncie rzeczy ja dysponuję materiałami, które są nieprzydatne. Jeżeli ja to zestawiam potem jeszcze z sytuacją, którą mają nasi wschodni koledzy i tutaj bazuję na doświadczeniach konserwatorów ukraińskich, z którymi mamy stały kontakt, choćby z panią konserwator Lwowa Lilią Onyszczenko, czy konserwatorem Charkowa Romanem Kraszczenko, z którym staramy się być w stałym kontakcie, ale jest niestety już coraz bardziej utrudniony, to okazuje się, że w sytuacjach, jestem przekonany głęboko, że u nas byłoby bardzo podobnie, czy jest podobnie, sądząc po stanie tych teoretycznych dokumentów,
że jesteśmy w gruncie rzeczy tylko na takim deklaratywnym poziomie. I potem, jeżeli by przyszedł prawdziwy kryzys, to jest pytanie o rezyliencję w czasie kryzysów, to nie jesteśmy na to przygotowani. Nie jesteśmy przygotowani na kryzys wojenny, bo potem nie będzie komu zabezpieczać, nie będzie czym zabezpieczać, nie będzie gdzie zabezpieczać. Zawsze ważniejsza będzie infrastruktura krytyczna, zawsze ważniejsze będą drogi, mieszkania, szpitale i absolutnie jest to w 100% zrozumiałe, natomiast to nie oznacza, że cała ta sfera dziedzictwa musi być zepchnięta na zupełny margines. A niestety wygląda na to, że tak mogłoby się wydarzyć, sądząc po planach operacyjnych, których nie ma. Znaczy są dokumenty bardzo długie, rozbudowane, natomiast na poziomie operacyjnym to jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo w tym wszystkim zagubieni. No to oczywiście to jest pytanie o prawdziwą rangę dziedzictwa, tak? I to o tą faktyczną wartość. Dziedzictwo jest obszarem, który w trakcie gwałtownych zmian jest bardzo mocno narażony. No w zasadzie to jest obszar, który też ma niewielką zdolność do samoregeneracji. Natura się zregeneruje, mniej lub bardziej, jeżeli nie będziemy jej przeszkadzać. Dziedzictwo nie. Oczywiście pytanie, jak to dziedzictwo będziemy postrzegać, czy zakładamy pewną entropijność, czy dopuszczamy jego życie bez konserwacji. Natomiast absolutnie bez jakiegokolwiek wsparcia ludzkiego, finansowego, rzeczywego, no to samo się nie obroni. W związku z tym każdy kryzys poważniejszy jest dla dziedzictwa akurat największym zagrożeniem. No i oczywiście w przypadku wojny, to co widzimy też w miastach ukraińskich, to co ostatnio zaobserwowaliśmy, choćby jak płonęła kaplica pustelników w Ławrze Światogorskiej, nie było komu gasić i bądź przygotowani na to, że jak będzie faktyczny kryzys, nie będzie komu wynosić zbiorów, nie będzie komu zabezpieczać, nie będzie komu gasić. Krótko mówiąc, jeżeli sami nie zadbamy o zasoby, no to tych zasobów później w takim tym rozdaniu administracyjnym, czy wojskowym, czy nie wiem, zarządczym nie będzie. Natomiast nie będzie to absolutnie priorytet żaden działań służb ani władz w trakcie sytuacji kryzysowych. Natomiast pytanie o rangę. No jak to się ma w takim razie do potrzeb? Czy jest potrzebne? No i znowuż wystarczy zobaczyć na to, co się dzieje w wschodniej granicy, za wschodnią granicą. W pierwszych dniach wojny, jak nie było, choćby we Lwowie, nie było, i wiemy to od konserwator lwowskiej, nie było żadnego odzewu praktycznie ze strony władz centralnych czy administracji, nawet regionalnej, która była po prostu zajęta czym innym, to był niesamowity odzew społeczny, gdzie się firmy architektoniczne, firmy budowlane, masa wolontariuszy się zgłosiła, na jeden apel na Facebooku przyszło kilkaset osób. No i oczywiście problem wielki, jak to wszystko ogarnąć, jak tymi ludźmi koordynować, zarządzać, kto ma jakie umiejętności, kto się do czego może przydać. W związku z tym to pokazuje, że jednak ta ranga jest. Ona jest być może nie do końca zawsze uświadomiona, ale w momencie kryzysu, konfliktu, kiedy stajemy twarzą twarz z zagrożeniem, to się dzieje. Oczywiście później to też dochodzi już do pewnej świadomości szerszej, zaczyna się obkładanie workami z piaskiem, robienie zdjęć, używanie też pewnej rangi dziedzictwa także w celach propagandowych, bo bez wątpienia dziedzictwo jest też pewnego rodzaju orężem. Jest też narzędziem prowadzenia wojny informacyjnej. W jedną i w drugą stronę. I o tym musimy pamiętać. Nie wiem, czy to jest moment, żebyśmy mówili także o kwestiach klimatycznych i rezyliencji w związku z klimatem. Do tego może jeszcze wróćmy później, dobrze? To prosiłbym. To bardzo dziękuję. I teraz chciałem jeszcze panią profesor Monikę Bogdanowską zapytać właśnie o kwestię rezyliencji. Na ile dziedzictwo kulturowe może nam pomóc w budowaniu tej odporności? Na pewno może i mogłabym tutaj też zacytować kilka bardzo ciekawych przykładów, ale jest taka jedna główna refleksja, która myślę, że nie jest moją osobistą refleksją, tylko właściwie każdego z nas. Dziedzictwo uczy nas tego, że to, co człowiek produkował kiedyś,
miało z założenia być czymś trwałym, to znaczy robiono rzeczy, które miały już generalnie rzecz biorąc służyć na pokolenia, czy no służyć przynajmniej człowiekowi jak najdłużej. I popatrzcie Państwo, że z tego całego dorobku poprzednich pokoleń, tych rzeczy, tych przedmiotów zostało właściwie stosunkowo niewiele. No zostały te takie najpiękniejsze, najcenniejsze gdzieś przechowane. Natomiast można powiedzieć, że poprzednie pokolenia nie zostawiały nam śmieci. To, co wykopujemy w ramach badań archeologicznych, no to są ułamki jakichś naczyń, które i tak prędzej czy później pewnie by uległy degradacji. Natomiast my tworzymy rzeczy, których często ten czas życia sięga kilku godzin, jak w przypadku ktoś wyliczył na przykład reklamówki tak zwanej. Natomiast czas jej rozkładu i anihilacji, powiedzmy, w środowisku rozciągnięty jest na lata. Czyli innymi słowy, my tworzymy, będąc takim, powiedzmy, pokoleniem czy czasami, gdzie wszystko ma być na szybko, na już, tworzymy niezwykle trwałe śmieci. Jakby tu jest, i tu jest ten paradoks. Patrząc teraz na to, w jaki sposób nasi przodkowie radzili sobie z różnymi trudnymi wyzwaniami, nagle się okazuje, że my bardzo wiele odpowiedzi znajdujemy nie w książkach, bo to są często rzeczy, które nie były opisywane, czy może nie były dokładnie opisywane, tylko znajdujemy w obiektach, w zabytkach, jako pewne rozwiązania techniczne. Często zresztą one były niszczone, nie zwracano na to uwagi, ale czasem dochodzi do zaskakujących odkryć. Ja całkiem niedawno dowiedziałam się o tym, Państwo na pewno znają domy towarowe Centrum w Warszawie, w jaki sposób w czasie, kiedy je wybudowano, były chłodzone. W tamtych czasach nie było takiej klimatyzacji, jaką my znamy. Otóż były chronione, znaczy były chłodzone systemem rurek, które przeprowadzały zimną wodę z basenów podziemnych, które były zlokalizowane pod placem Defilad. A więc był sposób na chłodzenie, który no, podejrzewam, że jeżeli chodzi o ekonomię, było wiele bardziej opłacalny niż wszystko to, co robimy teraz. Mówi się, że żyjemy w takich czasach właściwie, które już się kończą, znaczone właściwie tanią ropą, ponieważ to był ten główny ekonomiczny silnik napędowy, jeżeli chodzi o gospodarki świata. I teraz się okazuje, że musimy przewartościować, musimy z pewnych rzeczy zrezygnować i musimy znowu zobaczyć, jak kiedyś z różnymi problemami sobie radzono. Czy się cieszyć, czy się martwić, że żyjemy w czasach przełomu, trudno powiedzieć. Na pewno jest to bardzo ważne wyzwanie, które wymaga no, dużego wysiłku, żebyśmy chcieli przede wszystkim poznać to właśnie dziedzictwo i wyciągnąć z niego jak najwięcej dobrych wniosków. Bardzo dziękuję. Chciałbym, żebyśmy teraz przenieśli się do zagadnień społecznych. Przez bardzo długi czas na kulturę, dziedzictwo kulturowe patrzyliśmy przez pryzmat rozwoju gospodarczego, rozwoju przemysłów turystycznych. I tu mam takie pytanie, czy dziedzictwo kulturowe może pomóc nam zmienić to podejście oraz ułatwić trwałe połączenie potrzeby rozwoju z zagadnieniami społecznymi? I tutaj zwracam się do Joanny Senteszeligi. Dziękuję bardzo. Myślę, że tak, że to jest to, o czym do tej pory była mowa, poniekąd w jakim sensie już odpowiada trochę na twoje pytanie, dlatego że mówiliśmy już o tożsamości, mówiliśmy o tworzeniu poczucia przynależności. Myślę, że tak naprawdę wiele tych kwestii zostało poruszonych. Ja może Państwu pokażę naszą ostatnią publikację. To jest karta mega eventów w miastach bogatych w dziedzictwo, czy w miastach historycznych. Bo myślę, że ona łączy tą kwestię, którą ty poruszyłeś, to znaczy to, że dziedzictwo kulturowe tak mocno wykorzystujemy w turystyce, że to jest pierwsze skojarzenie, jeśli my chcemy powiedzieć o wykorzystaniu dziedzictwa, to pierwsze skojarzenie dla przeciętnego człowieka to będzie po prostu turystyka, zwiedzanie. Natomiast oczywiście to nie jest wszystko, aczkolwiek muszę Państwu powiedzieć, że w ogóle z punktu widzenia ekonomii, kultura, no szeroko rozumiana, nie tylko samo dziedzictwo, ale również
przemysły kultury, takie właśnie jak wydawnictwa, jak film, jak projektowanie, to jest znaczący element gospodarki, więc tutaj mówimy o społeczeństwie, natomiast to jest to znaczący element gospodarki i tak gwoli ciekawostki chciałam Państwu powiedzieć, że wkład kultury, tak szerzej rozumianej niż dziedzictwo i tradycyjne instytucje kultury, to jest około 3% PKB i Państwu mogłoby się wydawać, że to nie jest wysoka kwota, natomiast jak sobie pomyślimy, że to jest więcej niż górnictwo, więcej niż rolnictwo, czyli te sektory gospodarki, które tradycyjnie utożsamiamy z istotnym elementem naszej gospodarki, no to należy się właśnie zastanowić, czy my rzeczywiście doceniamy kulturę i doceniamy dziedzictwo wystarczająco także pod względem gospodarczym, tego, że są to te elementy naszego życia w mieście, które tworzą miejsca pracy. Mamy w Polsce 120, prawie 5 tysięcy podmiotów, które zaliczamy do przemysłów kultury i kreatywnych, tworzących no, odpowiednią wielkość, ilość pracy, w których, co też ciekawe, zarabia się więcej niż w przeciętnych przedsiębiorstwach. To jest takie dane statystyczne ostatnio mamy, także jakby jest to trochę, można powiedzieć, sektor, który cały czas jest przyszłościowy, bym tak powiedziała. Natomiast wracając do samego dziedzictwa i do tej publikacji, ona trochę skupia właśnie kwestie i turystyki, i innych aspektów wykorzystania dziedzictwa, dlatego że mówi o wielkich wydarzeniach, to znaczy o takich wydarzeniach jak Expo, takich wydarzeniach jak to, na którym jesteśmy, jak olimpiady, jak Europejskie Stolice Kultury, czyli duże wydarzenia, które gromadzą dużo ludzi w jednym miejscu w stosunkowo krótkim czasie. Czyli w większości przypadków, tutaj nie wiem, czy w czasach popandemicznych można mówić tak po prostu o overturyzmie. Dawniej skarżyliśmy się mocno na brak turystów, na za dużą liczbę turystów. Teraz po pandemii, kiedy tak wiele firm po prostu nie poradziło sobie ze względu na brak klientów i ze względu właśnie na brak tych turystów, nie wiem, czy tak można do końca narzekać. Natomiast rzeczywiście te wydarzenia ściągają dużą liczbę ludzi. I w tych wydarzeniach bardzo często kultura i dziedzictwo bywają pomijane, aczkolwiek w naszych pracach tutaj skupiliśmy się na tych wydarzeniach, które myślą o kulturze, myślą o dziedzictwie i chcieliśmy pokazać, w jaki sposób to dziedzictwo można tak naprawdę wykorzystać dla dobra miasta. Ale myśląc o mieście, nie myśleliśmy tylko o jego marketingu, nie myśleliśmy tylko o turystyce, ale przede wszystkim chcieliśmy pomyśleć o jakości życia. O tym, że tak naprawdę dziedzictwo i kultura to jest element budowania jakości życia w mieście. Ja nie mówię tylko o ofercie kulturalnej, możliwości pójścia do kina czy do teatru, co oczywiście też jest istotne. Natomiast są badania, które mówią o tym, że dziedzictwo kulturowe i kultura w ogóle mają wpływ na subiektywne postrzeganie własnego stanu zdrowia, mają wpływ na kreatywność, mają wpływ na to, na procesy innowacyjne, mają wpływ również na nasze poczucie bezpieczeństwa. Tutaj trochę jakby odnosząc się do tego, co powiedział mój przedmówca, chciałabym powiedzieć trochę o badaniach, które robił profesor Ashworth, no już dobrych parę lat temu, gdzie zwracał uwagę na to, że tak naprawdę nasze przywiązanie do zabytków, czy do takiego materialnego otoczenia, jest znaczącym elementem budowania naszego poczucia bezpieczeństwa i utrata właśnie tego materialnego otoczenia, jak w przypadku właśnie wojny w Ukrainie, jej skutki tej utraty są jakby fizycznie, jakby medycznie porównywalne ze skutkami amnezji, tak, to oddziaływuje na nasz mózg. W związku z tym tak naprawdę no, dziedzictwo na pewno ma przełożenie na bardzo wiele różnych aspektów naszego funkcjonowania. Nie tylko gospodarcze, na pewno nie tylko marketingowe, ale właśnie bardzo mocno społeczne, na budowanie poczucia przynależności, na budowanie inkluzywnych, takich włączających społeczności, na budowanie kapitału społecznego, na budowanie kapitału ludzkiego. Także myślę, że to jest taki zasób, który w miastach istnieje i coraz bardziej go wykorzystujemy, aczkolwiek wiele z tych zasobów jeszcze nie jest wykorzystanych. Myślę, że no wejście do Unii Europejskiej, a potem start w konkursie na Europejską Stolicę Kultury bardzo mocno zmienił postrzeganie tego właśnie przez miasta
jak ta kultura, jak dziedzictwo może być wykorzystywane dla rozwoju społeczno-gospodarczego. I mamy przed nami kolejny konkurs, przepraszam, o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Wiem, że tutaj powoli aglomeracja katowicka się zastanawia nad startem w tym konkursie i na pewno wiele innych większych miast Polski również, więc też można się spodziewać być może właśnie nowych, innowacyjnych, bardziej rezylientnych, bardziej sustensywnych rozwiązań właśnie z wykorzystaniem kultury w miastach. Bardzo dziękuję. To samo pytanie chciałem zadać panu profesorowi Piotrowi Gerberowi. Społeczeństwo. Ja wracam do dziedzictwa tego przemysłowego, technicznego, bo o tym mogę najwięcej powiedzieć. Ono jest twardo związane, prawda? Ono tak naprawdę wyrosło z potrzeb oczywiście ekonomicznych, ale bez udziału ludzi, no póki co to dziedzictwo nie mogło się, znaczy ten przemysł nie mógł się rozwijać. W związku z tym tworzył też taką lokalną kulturę. To widać wyraźnie w języku, w zwyczajach, w wartościach. Brak tego dziedzictwa, czyli zamiana tego przemysłu w historię, likwidacja często, czy szukanie jakichś nowych rozwiązań, to jest przerywanie pewnego procesu, który często jest bardzo bolesny tak naprawdę i odbija się nie tylko w zniechęceniu i apatii i braku pomysłów, co robić, ale także w tym takim poczuciu innej wartości niż miało się wcześniej. Jeżeli było się górnikiem i było się cały czas w etosie tego, że robię coś dobrego, ale przy okazji coś bardzo odważnego, bardzo takiego, które no, jest doceniane i nagle jestem osobą bezrobotną albo muszę znaleźć nowe zatrudnienie, to jest wielki stres. Kiedy moje miejsce pracy staje się ruiną, staje się niepotrzebnym zakładem i wszyscy mówią, że coś trzeba z tym zrobić, bo on szpeci w mieście, to tym bardziej nie poprawia nam nastroju. Więc szukanie dla tych szans zachowania, oczywiście mądrego zachowania dla tego dziedzictwa i włączanie to tych byłych użytkowników jest no, bardzo ważną drogą, żeby utrzymać tą tożsamość. Oglądałem przykłady z Zagłębia Rury, gdzie wiele miast próbuje i zresztą z sukcesem tą swoją historyczne dziedzictwo włączyć w taki bieżący rozwój, to na przykład w hucie Meiderich wielkim wydarzeniem było otwarcie tej huty dla mieszkańców, bo to było miejsce zamknięte. Tam mój tata, mój dziadek chodził do pracy, opowiadał różne historie, ale ja nie wiem tak naprawdę, co tam się działo. I nagle tą fabrykę, nie zdążono jej zniszczyć oczywiście, otwarto. To było coś wielkiego i coś bardzo ważnego. Ono pozostaje takim przemysłowym parkiem, gdzie można wziąć wnuczka i porozmawiać, jak to kiedyś wyglądało. Często zauważyłem taką, kiedyś robiliśmy na stulecie wystawę na temat motoryzacji w Polsce, to proszę Państwa, to co było najbardziej interesujące w tym, to były samochody takie z lat 70., 80., gdzie tato przyprowadzał swoje dzieci lub wnuczki i opowiadał, to ja takim jeździłem, to tam moje życie, tam gdzieś pojechaliśmy razem. To były te wielkie emocje, które są ważne dla kogoś, może oglądanie, nie wiem, polskiego poloneza nie budzi jeszcze jakichś wielkich wrażeń, ale dla tych dzieci, jeżeli do tego jest ta opowieść cała, prawda, że to wiąże się z historią mojej rodziny, jest bardzo ważna, więc to życie z tym dziedzictwem naprawdę podtrzymuje takie poczucie wartości, raz. I jak mówię o wartości, to tutaj mamy problem, ponieważ dziedzictwo przemysłowe, bardzo trudno jest określić tą wartość. Mamy wartość wielu rzeczy, ten stół ma jakąś wartość, wszystko tu ma jakąś wartość, prawda, i bardzo łatwo nam to porządkuje świat. Natomiast nie mamy dobrych kryteriów do mówienia o wartości tego dziedzictwa przemysłowego. Ono albo ma wartość, albo czasami właśnie ma bardzo taką negatywną też wartość, bo jeżeli mamy, nie wiem, doki w Liverpoolu, które 26 lat były miejscem wszystkiego złego, co w tym mieście się działo, a dzisiaj mamy, co prawda od niedawna już nie na liście UNESCO, ale obiekt, który jest uznawany i oglądany i buduje historię tego miasta. Więc to, z czym się borykamy, starając się ratować to dziedzictwo przemysłowe, to takie bardzo proste określenie wartości. Samochód ma jakąś swoją wartość, ten stół ma jakąś swoją wartość. Ile jest warty stara fabryka? Dla ludzi bardzo dużo, ale dla inwestora jest problemem tylko i wyłącznie.
ma wartość, ile trzeba zapłacić, żeby ten zakład wynieść stamtąd, wyrzucić go, bo mamy lepszy plan, zbudujemy coś nowego. Więc to jest taka rzecz, którą nie udało nam się jeszcze w tej dziedzinie dziedzictwa określić. Dużo łatwiej by było, gdybyśmy mogli powiedzieć, to jest tyle warte. Nie potrafimy tego zrobić dzisiaj. Bardzo dziękuję. O kwestie społeczne chciałem zapytać jeszcze panią profesor Monikę Murzyn-Kupisz. Zanim o tym powiem trochę polemicznie, chciałam powiedzieć, że ekonomiści kultury starają się szacować całościową wartość dziedzictwa kulturowego, obejmującą i wartości kulturowe, i ekonomiczne. Nie oznacza to jednak konkretnej kwoty, jaką się daje, ale bardziej pokazanie postaw społecznych wobec i szerokiej gamy wartości, jakie mogą być łączone czy wiązane z dziedzictwem kulturowym, które obejmują nie tylko wartości przeliczane na pieniądze, ale też na przykład wartości spuścizny kulturowej przyszłym pokoleniom, istnienia tych obiektów, czy opcji korzystania z nich w bliższej czy dalszej przyszłości. Ale to jest, i takie badania miałam przyjemność prowadzić, ale to jest może na odrębną dyskusję. Natomiast, proszę Państwa, rzeczywiście myślę, że jeżeli mielibyśmy mówić też o doświadczeniach polskich, to mamy takie kolejne etapy myślenia o dziedzictwie. Ja bym powiedziała, wraz z powrotem demokracji i wolnego rynku w latach 90. to było takie spostrzeżenie, że te obiekty zabytkowe, które miały głównie znaczenie historyczne, kulturowe, tożsamościowe i ideologiczne niekiedy, że one mają potencjał komercyjno-turystyczny, prawda? I myślę, że ta szala przechyliła się za bardzo na tamtą stronę. I to oznaczało, że albo chcieliśmy odnawiać, adaptować te obiekty i szczególnie powiedziałabym po 2004 roku, gdzie na przykład były dostępne środki unijne, te obiekty, które było widać, że one mają ten potencjał taki turystyczno-wizerunkowy, a więc takie bardziej spektakularne i duże. Natomiast wtedy oczywiście pojawiałoby się pytanie, co z tymi obiektami, które nigdy nie będą przyciągały setek turystów i które tego potencjału nie mają, czy one mają być po prostu zburzone, prawda? I tutaj czy przemysłowe, czy nie, to już nie, ten typ nie jest może taki istotny. Proszę Państwa, i ja myślę, że z drugiej strony po jakimś czasie, myślę, że pod koniec pierwszej dekady już XXI wieku zaczęła się pojawiać taka refleksja, która jest też odzwierciedleniem szerszej refleksji ogólnoświatowej, powiedziałabym, że może nie patrzmy tylko poprzez właśnie miejsca pracy, dochody, może efekty mnożnikowe, ale patrzmy szerzej. Ale oczywiście pojawił się też problem takiej operacjonalizacji. Co to znaczy, że dziedzictwo ma wpływ społeczny, prawda? Na przykład nie wiem, pod koniec pierwszej dekady XXI wieku pojawiła się, czy na przełomie pierwszej i drugiej dekady pojawiła się, nie wiem, strategia rozwoju kapitału społecznego w Polsce, gdzie wielokrotnie było mówione, że dziedzictwo buduje kapitał społeczny. No ale co to oznacza? I ja myślę, że to jest ciekawe, jeżeli spojrzymy tak właśnie głębiej, a jednocześnie właśnie mamy pewne etapy myślenia o dziedzictwie. To zauważenie, że na przykład właśnie dziedzictwo jest szalenie ważne i niekoniecznie w miejscach, gdzie ono jest komercyjnie efektywne, ale szalenie ważne w budowaniu tożsamości, w budowaniu więzi społecznych, ale też w tworzeniu miejsc, gdzie można przyjemnie spędzać czas, ucząc się, ale jednocześnie właśnie wzmacniając więzi społeczne te bliższe, czyli tak zwany kapitał społeczny wiążący, ale też te dalsze, czyli kapitał społeczny pomostowy, że może być odzwierciedleniem i takim i tożsamości, i dumy lokalnej. I myślę, w ślad za tym idzie przemiana myślenia o przekształcaniu pewnych obiektów. I na tym tle myślę, że chociażby region, w którym się odbywa forum, jest doskonałym tego przykładem, gdzie mieliśmy lata 90., gdzie wydawało się, że zamknięte tereny przemysłowe nie mają żadnej wartości, lepiej wymarzmy z krajobrazu, zbudujmy coś nowego. I potem pojawianie się powoli takiego dostrzeżenia, a może potencjał turystyczno-komercyjny, ale jest teraz kolejna generacja, kolejne pokolenie, powiedziałabym, projektów związanych z dziedzictwem, które mówią, okej, ale może nie każdy będzie tym takim magnesem turystycznym, ale może mieć też ten inny wymiar społeczny.
Proszę Państwa, dokładnie 2 tygodnie temu miałam przyjemność odwiedzić między innymi kopalnię Ignacy w Rybniku i Państwo o niej mogą poczytać, bo tak przypadkowo myślałam o tym przykładzie, przychodząc tutaj na dyskusję, ale o tej kopalni mogą Państwo na ścianie, za którą jesteśmy tutaj, po drugiej stronie poczytać i po polsku, i po angielsku. Kopalnia Ignacy w Rybniku, gdzie nie ukrywajmy, to nigdy nie będzie wielkie centrum turystyczne, natomiast jest to fantastyczny przykład, że zachowano przynajmniej to, co się udało z zespołu przemysłowego, ale co więcej, oczywiście jest ten wymiar turystyczny, jest wystawa, są zachowane maszyny, ale też dostrzeżono ten potencjał taki więziotwórczy związany z różnymi funkcjami, jakie to miejsce może spełniać dla społeczności lokalnej i spotkań, i spędzania czasu wolnego przez rodziny, i rekreacji na wolnym powietrzu. Również wpisując się jakby w ten krajobraz miejsca, tak? Czyli jeżeli jest plac zabaw, to kolorystyka chociażby nawiązuje do typowych kolorów dla Górnego Śląska, czarny czy na przykład czerwony stosowany w obramieniach okiennych i tak dalej, tak? Czyli taka właśnie, tak jak powiedziałam, nowa generacja, powiedziałabym, tych projektów związanych z dziedzictwem kulturowym, które dostrzegają też, że szczególnie w tych, nie tych mega projektach, tych bardzo flagowych miejscach, odpowiedzią jest pewna wielofunkcyjność, tak? I spełnianie tych funkcji turystycznych, wizerunkowych, ale też funkcji dla społeczności lokalnej. I to może być teren kopalni, ale to może być, nie wiem, zamek, tak jak mamy na przykład zamek w Niepołomicach, małej miejscowości na obszarze metropolitalnym Krakowa, gdzie ten obiekt spełnia i funkcje społecznościowe, i hotelowe, i gastronomiczne, i muzealne, czyli ta wielofunkcyjność, myślę, też tutaj może być tą odpowiedzią. To może być też kwestia dywersyfikacji oferty placówek dziedzictwa, tak? Teraz przychodzi mi do głowy moje własne miasto, czyli Kraków, gdzie mamy Muzeum Krakowa, które z jednej strony ma takie placówki, które są przede wszystkim ukierunkowane na turystów, na przykład tak zwana fabryka Schindlera, ekspozycja dotycząca II wojny światowej, ale w ostatnich latach zauważyło, że Muzeum Miejskie to jest przede wszystkim muzeum dla mieszkańców i rozwija sieć mniejszych, lokalnych placówek, gdzie ta tożsamość lokalna i funkcjonowanie tych placówek jako miejsc spotkań i zacieśniania więzi społecznych właśnie tych lokalnych społeczności jest szalenie ważne. Takim dobrym przykładem może być chociażby muzeum związane z krakowską dzielnicą Podgórze, które notabene też wychodzi ze swoją działalnością poza mury, chociażby zajmując się otoczeniem, zagospodarowaniem przestrzeni, pomysłem na park pod estakadą kolejową i tym podobnymi rzeczami. I w tym kontekście notabene te nowe wyzwania, o których Państwo mówiliście wcześniej, też możemy się zastanowić, na ile dziedzictwo może nam w nich pomóc, albo instytucje dziedzictwa mogą w nich pomagać. Bo chociażby ja myślę, na całym świecie, a szczególnie w Polsce, my i w ostatnich latach już, a szczególnie w obliczu wojny na Ukrainie, w ostatnich miesiącach na przykład stoimy w obliczu nowych wyzwań związanych z nową wielokulturowością, tak? Bo oczywiście mamy te doświadczenia, całą historię wielokulturowości ziem Rzeczpospolitej i Obojga Narodów, ale mamy tą nową wielokulturowość i teraz pytanie, jak możemy wykorzystać dziedzictwo, a jestem przekonana, że możemy, żeby budować więzi chociażby, prawda, między nowymi, a zakorzenionymi mieszkańcami. To jest kwestia potencjału, wykorzystania potencjału takich miejsc o ciekawym dziedzictwie, a zresztą każde miejsce posiada ciekawe dziedzictwo, tylko każde posiada unikalny jakby miks tego dziedzictwa, na przykład budowania też więzi międzypokoleniowych, po to również, by pewne umiejętności, pewne tradycje się nie zatraciły, żeby zostały w jakiś naturalny sposób przekazane. To jest kwestia potencjału dziedzictwa we włączaniu grup potencjalnie wykluczonych, albo na przykład tutaj wspominała dr Sanetra Szeliga o kwestii działania instytucji czy miejsc dziedzictwa na rzecz zdrowotności, tak? Czyli jeżeli odnawiamy zabytkowy park, to jest to bezpłatna, bezpieczna przestrzeń, gdzie ludzie mogą przebywać, może spotkają innych, może wyjdą z domu, ale na przykład instytucja, która nią zarządza, może jednocześnie prowadzić różne programy, na przykład z osobami o
o różnych problemach zdrowotnych, prawda, i pomagać im w przezwyciężaniu tych problemów. Znowu tutaj mi się, akurat nie tak dzisiaj, nie wiem, ten przykład mi się przypomniał, na przykład Muzeum w Wilanowie współpracuje z lokalną placówką opiekującą się chorymi na Alzheimera, spowalnia progres choroby właśnie przebywanie w muzeum i w otoczeniu muzeum i programy na przykład dla takich osób. Prawda? Więc i te wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, jeżeli o tym pomyślimy, to też moglibyśmy patrzeć na dziedzictwo kulturowe i jak możemy je wykorzystać, by z tym wyzwaniem, jakie no, przynajmniej w kontekście europejskim wyraźnie widzimy, by sobie z tym poradzić. I jeszcze może ostatnią rzecz, jaką chciałam powiedzieć, to też jest taka z drugiej strony i sukcesy, i porażki, bo myślę, że po prostu nam się wydawało, że jakiekolwiek przekształcenia na przykład zabytkowych przestrzeni, placów czy rynków, to jest, wzmocnią tylko ich funkcję, ale wiemy, że na przykład betonowanie historycznych placów i rynków to wręcz sprawia, że i w sensie w obliczu zmian klimatu i w sensie społecznym to nie zawsze działa. Natomiast znowu mamy, myślę, już teraz bogaci o te negatywne często doświadczenia, możemy myśleć, co dalej, prawda? Jak te przestrzenie mogą w wielofunkcyjny sposób na przykład funkcjonować jako ważne przestrzenie społeczne, co zresztą pewne te mankamenty bardzo pokazał nam COVID, tak? Gdzie w tych miastach i na tych rynkach, które były źle zaprojektowane, ludzi nie było. Również w tych miastach, które za bardzo postawiły na turystykę, okazało się, że nagle ta dzielnica jest historyczna zupełnie pusta, tak? Że ludzie wręcz boją się, tak jak to w pewnym momencie było na rynku w Krakowie. Miasto było tak puste i opuszczone, że pojedynczy przechodnie wręcz czuli się jakby nie czuli się w tej przestrzeni bezpiecznie, że też taki ten nacisk na adaptację przestrzeni zabytkowych tylko do potrzeb przybyszów, to nie jest to ukierunkowanie na przykład. Bardzo dziękuję. Powoli zbliżamy się do końca, ale mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ wiele odpowiedzi dotyczyło albo dotykało problemów tożsamości. Właśnie tożsamość chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie. Czy w świecie bardzo głębokich i szybko zachodzących zmian kulturowych dziedzictwo kulturowe może pozostać punktem odniesienia, zjawiskiem ułatwiającym zrozumienie otaczającego nas świata? Jakie wyzwania związane z tożsamością na ile właśnie wyzwania związane z chociażby transformacją systemową wpływały na naszą tożsamość i na ile dziedzictwo kulturowe pomagało w przełamywaniu tych barier i tego typu problemów? O to chciałem zapytać. I po pierwsze chciałem się zwrócić do Michała Krasuskiego z tym pytaniem. Jeśli chodzi o przełamywanie barier w procesie transformacji, to musiałbym się zastanowić, jakim elementem tożsamości dla mnie był proces transformacji, bo to jest ostatnie 30 lat. I tutaj dochodzimy do pytania bardziej fundamentalnego, czy mówiąc o dziedzictwie, mówimy o doświadczeniu grupowym zawsze, doświadczeniu, które ma jakąś bardziej mniejszą lub większą zaangażowaną grupę depozytariuszy, czy mówimy też o pamięci indywidualnej, która zahacza nam o sentyment też. I to ja zostawiam te pytania otwarte, bo ja nie znam do końca na nie odpowiedzi, natomiast zacząłem się zastanawiać, czym w gruncie rzeczy ta tożsamość będzie, bo tożsamość może być też narzucona, tożsamość może być też wykreowana, tożsamość może być realizowana, na przykład narzucana w wyniku realizacji jakiejś polityki historycznej, czy historyczno-konserwatorskie. Ona może być budowana latami. To widzimy na naszym przykładzie bardzo dobrze, czy na przykład też po transformacyjnym, czy po 45 roku, gdzie budowano pewnego rodzaju mity, które właśnie tą tożsamość grupową, czasem także indywidualną, a jeszcze lepiej, jeżeli te doświadczenia indywidualne były elementem jakiejś większej opowieści, szerszej, były budowane. Natomiast tożsamość może być też gdzieś tam taka pierwotna, naturalna. I ja sobie swego czasu zrobiłem takie ćwiczenie,
Powstała taka książka w zeszłym roku Błażeja Brzostka o Warszawie, Wstecz. To jest książka, która opowiada historię miasta, ale od czasów dzisiejszych, czyli całkowicie odwrotnie niż zazwyczaj jest to proponowane w takiej narracji historycznej, że tam się zaczęło od Chrztu Polski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ona mówi o czasach dzisiejszych i cofa się w każdym rozdziale, czy w każdym tak naprawdę, na każdej stronie, w każdym akapicie, do wydarzenia poprzedzającego. Oczywiście bardzo polecam lekturę, natomiast ciekawe jest spostrzeżenie, że taki sposób poznawania historii jest sposobem naturalnym, naszym pierwszym, pierwotnym, no bo poznajemy historię rozmawiając z mamą, czy z babcią, czy z dziadkiem i jakby wychodzimy od czasów nam najbliższych i cofamy się coraz dalej. Ja do tego, do tej opowieści takiej, którą przyłożyłem sobie do własnych doświadczeń, jak sobie zacząłem opowiadać, poznawać tą historię swoją własną, potem rodziców, potem dziadków, potem pradziadków i tak dalej, czy też pokolenia, czy pokoleń, czy pewnego otoczenia, zacząłem dodawać, czyli bardzo indywidualnego przeżywania, zacząłem dodawać jeszcze sobie taki krajobraz architektoniczny, krajobraz urbanistyczny, dodawać takie elementy, które, czy też rzemiosła artystycznego, które gdzieś tam się pojawiały w tym doświadczeniu. Tutaj pan profesor mówił o tych samochodach, no to jest właśnie coś takiego, tak? Maluch czy polonez. W kwestii architektury blok, mieszkanie, jakie ono było, czy przedszkole, jak to przedszkole było ukształtowane. I tak cofając się coraz bardziej, widziałem, które z tych elementów w gruncie rzeczy mi tą moją tożsamość też zbudowały. I to jest trochę takie odwrócenie pytania o tożsamość i wtedy widzimy, która z tożsamości jest tożsamością bardzo mocną, taką narzuconą czy kulturową, zbudowaną gdzieś w oparciu o jakąś silniejszą narrację szerszą, a która jest też bardzo moja pierwotna i gdzie one się spotykają. I to jest też pytanie, które nam pozwala, czy takie ćwiczenie, które nam pozwoli odpowiedzieć, znaleźć te elementy dziedzictwa, być może też naszego, tej naszej własnej tożsamości, które należałoby chronić. Zaczynając od siebie, a potem może wychodząc dalej. W gruncie rzeczy też to jest, wychodząc od takich indywidualnych, bardzo osobistych doświadczeń, zaczynamy dostrzegać, że to są też pewne elementy, które ja teraz celowo odchodzę od takiej narzuconej narracji oficjalnej, tak, że na przykład wszyscy mamy jako naród albo jako jakaś grupa w mieście mamy takie i takie doświadczenia. Raczej bym jako pewne ćwiczenie zaczął szukać tego na nowo. Zaczynamy dostrzegać, że to jest pewne doświadczenie, które nie było tylko moje, ale było też szerszej grupy. Potem okazuje się, że okej, no to w takim razie budujemy tożsamość. Tworzy się nowa tożsamość lokalna, która wcale nie jest nową, tylko jest na nowo odkrytą. Przez pewien czas nawet kilka projektów. Wspomniałeś na początku o tym, że swego czasu byłem inicjatorem powstania takiego festiwalu Otwarte Mieszkania. Jego geneza wynikała właśnie z tego, gdzie próbowaliśmy wychodzić od prywatnych mieszkań, od prywatnych przeżyć, prywatnych historii, które później okazywały się w trakcie tego festiwalu, pokazując mieszkania ludzi, że to są doświadczenia znacznie bardziej uniwersalne. To nie jest tylko moje, twoje czy kogoś, tylko to jest, że jest większa grupa. Potem wychodząc od tego, potem dochodzimy do jakiejś też tożsamości o trochę większym zasięgu, do więzi, czy jakby tutaj do tej, w tej roli więziotwórczej. No i dostrzegamy jakby zdecydowanie szerszy potencjał tych naszych doświadczeń. Ja nie wiem, czy to odpowiada na pytanie, jaka była rola tożsamości w transformacji, czy gdzie była transformacja w tej tożsamości, ale jak gdybyśmy każdy sobie się cofnął w głowie do tych okresów, no to podejrzewam, że znajdziemy pytania i no, kioski Jugo na przykład. Czy ktokolwiek z Państwa myślał o tym, że będziemy te takie kioski, które były jugosłowiańskie kiedyś swego rodzaju, prawie na każdym rogu spotykane z zapiekankami, czy tam nie wiem, z jakimiś pożywcze, czy one będą podlegały w jakiejkolwiek ochronie. Okazuje się, że wychodząc od takich doświadczeń właśnie prywatnych, sentymentalnych, osobistych, no zaczynamy dostrzegać jednak potencjał, potem dodatkowo jeszcze potencjał artystyczny, bo to był ciekawy, bardzo fajny projekt poza wszystkim. Więc jakby tego typu,
doświadczenia wydaje mi się, że są doświadczeniami też każdego z nas i to ćwiczenie ja polecam też Państwu, bo Błażej Brzostek pokazał, jak można na nowo poznawać historię. Bardzo dziękuję. Pan profesor, ale ja mam jeszcze, chciałem jeszcze to pytanie zadać Joannie Senetrze Szelidze. Czy dziedzictwo kulturowe może pozostać dla nas punktem odniesienia? Czy może pozostać dla nas punktem odniesienia? No na pewno tak, bo w zmieniającym się świecie no dziedzictwo, mimo że ulega zmianom, na pewno jest tą jedną z tych stałych elementów, które wokół nas funkcjonuje. Natomiast mówiłaś wcześniej o transformacji i wydaje mi się, że transformacja to był taki moment, żeby o transformacji i o tożsamości, prawda, że to był taki moment też, że te tożsamości zaczęły się zmieniać, rozbudowywać, było przyzwolenie na budowanie trochę nowych tożsamości, bo z kraju, w którym byliśmy wszyscy Polakami, wszyscy mówiliśmy w języku polskim, wszyscy byliśmy potencjalnie katolikami, nagle się okazało, że mamy mniejszości etniczne, no, które oczywiście zawsze były, natomiast jakby mamy też regionalizmy, Państwo tutaj na Śląsku na pewno dobrze o tym wiecie, mamy Kaszuby, no i cała kwestia też tego, w jaki sposób kształtowała się tożsamość na tak zwanych ziemiach odzyskanych, czyli na zachodzie Polski, gdzie tak naprawdę przez cały okres, całą epokę komunizmu dominująca narracja była taka, że to są nasze piastowskie polskie ziemie, które wreszcie wróciły do macierzy, przy czym jak Państwo pewnie wiecie, część z tych ziem w macierzy nigdy nie była. I można sobie wyobrazić, jak trudne to były lata funkcjonowania w takim mieście mieszkańcom choćby Wrocławia, prawda? Bo Wrocław to miasto jedyne, no, jedno z niewielu na świecie, które w 100% zmieniło swoich mieszkańców zaraz po wojnie. Wszyscy Niemcy zostali ewakuowani, wyjechali po drugiej wojnie, znaczy przy okazji zakończenia II wojny światowej. Mieliśmy napływ nowych mieszkańców, którzy przyjechali na zupełnie obce, wrogie tereny w zasadzie i tworzenie nowej tożsamości tam w oparciu o historię o Piastach nie było specjalnie łatwym zadaniem, przy czym właśnie 89 rok pozwolił na to, żeby trochę inaczej podejść do tego dziedzictwa i choćby we Wrocławiu zaczęto trochę przepracowywać tą historię, nie negować tak naprawdę tych 600 lat, w czasie których Wrocław nie należał do państwa polskiego w żaden sposób i próbowano stworzyć jakby no nową tożsamość miasta, prawda? Nową tożsamość miasta wielokulturowego, miasta, które buduje na tym swoim wielokulturowym, no Wrocław należał w czasie historii i do Czech, i do Austro-Węgier, i do Prus, i częściowo też do Polski, więc jakby budując na tym wielokulturowym, na tej wielokulturowej bazie, stworzono tą koncepcję miasta spotkań, zresztą korzystając tutaj, zaczerpując z Jana Pawła II, więc tak naprawdę ten okres transformacji dla tożsamości, no to była taka rzeczywiście przełomowy moment, wydaje mi się. No i w samym, tak, no może tyle. Bardzo dziękuję. Pan profesor. Ja jestem z Wrocławia, więc jakby te procesy przeszedłem, czuję się wrocławianinem, chociaż moi rodzice są zupełnie z innych części, tam gdzie wojna jest na przykład. I to tak większość Wrocławia wygląda. Natomiast ja chciałbym powiedzieć o innej tożsamości, takiej, z którą trochę spotkaliśmy się tutaj na Śląsku i to jest pewien duży problem, który w dziedzictwie przemysłowym wychodzi. Kiedy rozpoczynaliśmy to muzeum, które tam Państwu pokazywałem w Szopienicach, to jest niedaleko stąd, to nie tylko ratowaliśmy obiekt, ale także chcieliśmy ratować pamięć o tym obiekcie, pamięć tych, którzy tam pracowali, rozwijali się, rośli, przechodzili na emeryturę, więc spróbowaliśmy nagrywać wspomnienia byłych pracowników i szło to strasznie. Po prostu to było jak stworzyliśmy całą taką no, konstrukcję też specjalny urządzenia, jakby jak zapisać tą opowieść i naprawdę dużo pracy włożyliśmy. Mieliśmy takich nagrań kilkanaście w pewnym momencie byłych pracowników. Potrafiliśmy do nich dotrzeć, ale nie chcieli się dzielić tymi swoimi wspomnieniami. Nie jestem stąd, więc trochę chyba nie rozumiałem wszystkiego, ale nie dałem za wygraną. Myślę sobie, ja muszę do tego dojść, ja muszę wiedzieć o tym miejscu więcej niż tylko to, co te mury mówią. Chcę wiedzieć, jak to wyglądało, jak to działało z punktu widzenia tych osób, które tam jeszcze niedawno były. I w pewnym momencie taki pomysł, zbliżały się święta i ja mówię, spróbujmy przez szkoły
Poprośmy w szkole dzieci, żeby zrobiły wywiady ze swoimi dziadkami albo rodzicami. I będzie to prezent ich dla tych dziadków i dzieci, a my w tym pomożemy. Umieścimy to w internecie, będzie, słuchajcie, no to było po prostu strzał w dziesiątkę. Nikt nie odmówił tej opowieści. Oni się po prostu wstydzili opowiadać o swoim życiu. To było przerażające. Zrobili to swoim dzieciom. Tam byli otwarci, tam potrafili opowiedzieć, na czym praca polegała. Dobre strony tej pracy, złe strony pracy. Natomiast nam, obcym ludziom, nie. Mieliśmy kłopot zebrać tą informację. Przecież jesteśmy najczęściej dumni z tego. A tutaj mieliśmy z tym problem. Pani profesor Murzyn-Kupisz. Ja tylko tak nawiązując tutaj do przedmówców, chciałam powiedzieć dwie rzeczy, że to, co pan powiedział, to podkreśla to, że dziedzictwo funkcjonuje na różnych poziomach tożsamości i wyzwaniem może być też zauważenie tego faktu, ale też pewną szansą, prawda, że mamy tą tożsamość taką bardzo swoją, indywidualną, potem lokalną, a czasami przeplata się to z regionalną i narodową, to tak na marginesie. Natomiast ja chciałam też powiedzieć, że oczywiście nie mamy tutaj szansy tych wszystkich ciekawych przykładów poruszyć, natomiast jest taka, tutaj współorganizatorem panelu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa i Instytut w ostatnich latach wydaje taką serię Dziedzictwo Kulturowe w badaniach, które diagnozuje różne kwestie związane właśnie ze społeczno-ekonomicznym oddziaływaniem dziedzictwa. I tutaj miałam przyjemność uczestniczyć w ostatniej z tych publikacji pod tytułem Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego, stan badań i perspektywy badawcze, gdzie pokazujemy, jak wiele jest publikowane też na ten temat i gdzie mogą Państwo znaleźć różne przykłady właśnie, odniesienie do bardzo różnych przykładów, bardzo wiele jest o dziedzictwie przemysłowym, zespołach rezydencjonalnych, miastach historycznych i tak dalej, różnych publikacji, jakie się w ostatnim czasie ukazały, które myślę w ostatnich, powiedzmy, dwóch dekadach, co myślę odzwierciedla też, ile jest podejmowanych ciekawych inicjatyw. To tylko taka krótka informacja. To na koniec chciałem się zwrócić jeszcze do pani profesor Moniki Bogdanowskiej. Tożsamość i dziedzictwo. Ja słuchając tutaj niezwykle inspirujących i ciekawych wypowiedzi, bardzo, bardzo za nie dziękuję, bo rzeczywiście no, sprawia dużą satysfakcję słuchanie. Myślę w ogóle o terminie dziedzictwo, dlatego że on, to jest termin, który u nas się spopularyzował właściwie stosunkowo niedawno. Myślę 20 lat temu jeszcze nie za bardzo jakby mówiło się o dziedzictwie. Ale już wtedy właśnie został skwalifikowany jako coś, co dziedziczymy. I teraz jest kwestia tego, że my to przyjmujemy, tak jak na przykład powiedzmy we Wrocławiu, czyli przyjmujemy to dziedzictwo, które na nas spada, zostaje nam dane i albo je akceptujemy, albo je odrzucamy. I podobnie jak w tym, co mówił z kolei Michał Krasucki, prawda, że my możemy też to dziedzictwo odkrywać, poznawać na własny sposób, dopytywać się o nie, poszukiwać go. Więc jest to jakby kwestia naszego wyboru, czy my je przyjmiemy, czy my je zmodyfikujemy, czy my je stworzymy, czy stworzymy naszą tożsamość wokół czegoś, co może być czymś bardzo niepozornym. Ja bardzo często się spotykałam z tym, że właściciele zabytków mówili, bo jak wam tak zależy na ratowaniu tego zabytku, to sobie za to zapłaćcie. A tymczasem okazywało się, że jeżeli pokazało się komuś, że nam na tym zależy, że to jest coś cennego, to zdarzało się też tak, że ludzie zaczynali się tym interesować. Bardzo lubili przychodzić na przykład oglądać prace konserwatorskie, dokarmiać konserwatorów, którzy tam siedzieli na rusztowaniu, poznawać, bo nagle się okazywało, że coś, co dla nich było czymś nieistotnym, było czymś szalenie ważnym. I potem wokół tego rodziły się przepiękne inicjatywy. Znaczy te zabytki stawały się takim zalążkiem jakby odbudowy tożsamości i kultury miejsca. Więc myślę, że to jedno pytanie właściwie wystarczyłoby przynajmniej na konferencję. Dziękuję. Michał Krasucki. Tylko gwoli uzupełnienia, tylko może jeszcze w ramach podsumowania swojej wypowiedzi też mam wrażenie, że mówiąc o tożsamości i o dziedzictwie i oczywiście myśląc też o pewnej ochronie tego dziedzictwa, trzeba założyć bardzo dużą elastyczność w podejściu i potrzebę stałej aktualizacji. I skoro mówimy o transformacji, to mówmy też o dziedzictwie transformacji, takim dużym, czyli na przykład architekturze postmodernistycznej, którą w tej chwili już zaczynamy chronić, ale przy takich bardzo
takim betonowym podejściu, no zaraz zacznie mi się zastanawiać, no jak to, przecież to jest świeże, niedawno, to jeszcze nie zasługuje. I właśnie tak dochodzimy do pewnego uniwersalnego mechanizmu, w którym osoby odpowiedzialne jednak za ochronę dziedzictwa muszą podchodzić do tego bardzo, bardzo elastycznie, uwzględniając także tożsamości innych, bo z kolei ten postmodernizm, ta architektura lat 90. będzie bardzo silnym elementem tożsamości dzisiejszych 20-paro-30-latków, tak jak dla mnie były bloki PRL-owskie. Z kolei moi starsi koledzy, jak rozmawialiśmy o ochronie PRL-owskich bloków czy Ursynowa, no to głowy się pukali, że no, gdzie i dlaczego. Więc to tak zamykając może swoją część wypowiedzi, ta elastyczność w tym podejściu i stała aktualizacja, nawet jak nam coś się nie podoba, przy jednoczesnym otwarciu na inne tożsamości. Joanna Sentra-Szeliga. Bo ja tak zastanawiałam się nad twoim pytaniem jeszcze, czy dziedzictwo może być punktem odniesienia i słuchając tej wypowiedzi na temat Muzeum Podgórza, chciałam powiedzieć, że to jest dobry przykład na to, że rzeczywiście może być punktem odniesienia, bo Muzeum Podgórza, czyli jednej z dzielnic Krakowa, powstało absolutnie oddolnie, z woli, z energii ludzi, którzy zbierali artefakty, którzy zbierali ważne dla nich, niekoniecznie w szerszym kontekście, ale ważne dla nich obiekty, którzy bardzo chcieli, żeby w ogóle zaistniało muzeum, żeby zaistniało miejsce, gdzie to można pokazać. Więc dla ludzi to jest nie tylko ważne indywidualnie, ale ważne też, aby się tym podzielić i pokazać, więc stąd myślę, że to jest dowód na to, że dziedzictwo absolutnie może być punktem odniesienia. Proszę Państwa, czy dziedzictwo ma wartość dla miasta? Ja bym to pytanie odwrócił i zadał pytanie, czy może istnieć miasto bez dziedzictwa, czy miasto jest tylko i wyłącznie takim wyabstrahowanym bytem, miejscem spotkania ludzi, miejscem nagromadzenia infrastruktury różnego typu, czy też jednak miasto jest przede wszystkim wielością warstw pamięci, opowieści o tożsamości właśnie. Tutaj dziedzictwo kulturowe może być dla nas przewodnikiem, może być kluczem do zrozumienia tym, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, z jaką przestrzenią, z jakim kontekstem, krajobrazem kulturowym na co dzień mamy do czynienia. Chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym panelistom, pani profesor Monice Bogdanowskiej, panu profesorowi Piotrowi Gerberowi, pani profesor Monice Murzyn-Kupisz, Michałowi Krasuskiemu, pani doktor Joannie Sentrze-Szelidze. Bardzo Państwu dziękuję. Dzień dobry, Ewa Kowalówka, mieszkam i pracuję w Katowicach. Jestem tutaj, o dziękuję, ale jak wysilę głos, to dam radę. Reprezentuję biuro konserwatora. Dobrze, reprezentuję Biuro Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Katowice. Jak już tutaj opowiedzieliśmy o dziedzictwie, to parę minut stąd, zachęcam Państwa do spaceru, jest przestrzeń, która w dużej części jest już zrewitalizowana. Jest to taki bardzo fajny, udany mariaż nowego i starego. Otóż teren dawnej kopalni Katowice. Naprawdę parę minut stąd łatwo trafić, jak się stąd wyjdzie, wystarczy kierować się na najbliższą wieżę wyciągową kopalnianą. Dziś na terenie dawnej kopalni Katowice zadomowiło się Muzeum Śląskie. Zdecydowanie największa część wystawiennicza nowego muzeum to jest kubatura podziemna zbudowana pod poziomem terenu. Natomiast wszystkie nadziemne budynki, wszystkie urządzenia są obudowane w formie takich szklanych prostopadłościanów. I te prostopadłościany szklane, one świetnie korespondują z naszymi zabytkami pokopalnianymi. Chciałabym zachęcić, żebyście Państwo zobaczyli, jak to tam wygląda. Można się przewietrzyć, jest niedaleko i naprawdę pięknie. Mamy już 5 obiektów zrewitalizowanych. No niestety, tak jak pan profesor Piotr Gerber mówił, że warto zachować to, co w środku. Tam w środku nie zachowało się nic, ponieważ wszystko zostało wyszabrowane. Przed
może za wyjątkiem maszyny wyciągowej szybu Wartosz, do której no nie można w tej chwili wejść, ale mamy nadzieję, że jak w niej będzie brama szlaku zabytków techniki, no to wtedy będzie można zobaczyć, ta maszyna parowa jest uruchomiona. No i chętnie też zaproszę Państwa do Szopienic, ponieważ cud ocalenia walcowni, o której mówił pan profesor Gerber, to jest jego dzieło i jego współpracowników. Na koniec powiem tylko, że oni przyjęli najlepszą z metod konserwatorskich przy renowacji tej hali. Hala ma długość 100 metrów i w środku zachowały się urządzenia, dwie linie walcarek, które do których są maszyny i po prostu przeróżne urządzenia. Świetna jest to metoda, którą oni żartobliwie nazwali metodą konserwacji kurzu. Bardzo mi się to spodobało i chciałabym taką właśnie metodę zastosować w naszym szybie Bartosz, który tutaj mamy kilka minut stąd piechotą. Dzięki temu klimat tej hali jest niespotykany, rzadko bardzo można spotkać taki klimat w obiektach muzealnych. Zapraszam Państwa, można wyłuskać w naszym mieście podczas spaceru wiele takich obiektów, które już mają nową funkcję, no i mają się dobrze, dzięki temu zostały zachowane. Bardzo mi miło wszystkich Państwa gościć w naszym mieście. Dziękuję i zapraszam. No i przepraszam, że się tak wcięłam.